Akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Królowo Polski, ja, Jacek Chrząszcz, reprezentujący Konfederację Giecztwałdzką, stoję przed Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów i świętych, męczenników i patronów Polski, aby zawierzyć Twojemu niepokalanemu sercu władze samorządowe Giecztwałdu, starostwa, wojewodę oraz sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, pracowników urzędu, radnych, wszystkich przedstawicieli władzy byłej, obecnej i przyszłej oraz ich rodziny. Twojemu niepokalanemu sercu Maryjo zawierzam wszystkie rodziny, instytucje, zakłady pracy, placówki oświatowo-wychowawcze, służbę zdrowia, parafie i ich duszpasterzy. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam wszystkie ich czyny, myśli, pragnienia, zmysły, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, czas, wieczność, wolę, duszę i ciało, moment poczęcia, konsekwencje grzechu, zniewolenia demoniczne oraz uzdrowienie zranień, jakie na ich skutek powstały. Królowo Polski, Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam rozwój naszego regionu i proszę, chroń naszą miejscowość, którą Ty, Maryjo, wybrałaś przed laty z woli Boga i jej mieszkańców od wszelkiego zła. Niepokalane serce Pani Jasnogórskiej, niech za Twoim wstawiennictwem Giecztwałd rozwija się na chwałę Boga, Kościoła i Ojczyzny. A Ty, Królowo Polski, rozporządzaj nim według zamiarów i planów miłości Bożej. Spraw, Jasnogórska Matko, aby serca mieszkańców i władz otworzyły się na płomień miłości Twojego niepokalanego serca. Niech ono zatriumfuje w naszych sercach i Twojego od lat Giecztwałdu. Ukochana Matko, przyjmij proszę prośbę o ochronę Sanktuarium Maryjnego w Giecztwałdzie oraz ziemi, na którą wstąpiłaś blisko 150 lat temu na Świętej Warmii. Jeżeli takie jest Twoje życzenie i wola Boża, to pozwól nam ochronić Giecztwałd, miejsce Twojego zstąpienia na naszą polską ziemię przed jakąkolwiek ingerencją w tę świętą ziemię, jeżeli jest niezgodna z Twoimi oczekiwaniami. Ześlij proszę na te tereny takie instytucje i przedsiębiorstwa, które swoimi działaniami nie zakłócą powagi i świętości Giecztwałdu, a będą działały na chwałę Twoją i Boga w Trójcy Jedynego. Za pomocą Ducha Świętego wpłyń proszę na zmianę postawy i decyzje osób zaangażowanych w być może nieświadome niszczenie ziemi, po której stąpałaś. Maryjo, jeżeli chcesz, to poślij kogoś, kto wykupi tę ziemię dla Ciebie, aby realizował się plan Boży i Twoja wola. Przez niepokalane serce Maryi zawierzam Najświętszemu Sercu Panu Jezusa i obieram świętego Michała Archanioła za naszego patrona. Amen. Akt zawierzenia firmy niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Królowo Polski, ja, Andrzej Dębski, stoję